Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Telewizja w Polsce w centrum gorących wydarzeń. Mamy, Szanowni Państwo, ciekawy przypadek w tej kampanii samorządowej. Otóż nikt z trzeciej drogi nie wie, kogo wytypowali na wiceprezydenta Warszawy w zamian za poparcie Trzaskowskiego. Co za tęgie głowy. Posłuchajmy wywiadu wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Postanowiliśmy poprzeć Rafała Trzaskowskiego, bo uważamy, że jest dobrym prezydentem, że głosujemy na prezydenta, na Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, a do Rady Miasta na trzecią drogę. I tak można podzielić swoje głosy, nawet jak się ma sympatię, nie tylko w trzeciej drodze. Pamięta pan, panie premierze, kto jest kandydatem na wiceprezydenta z ramienia trzeciej drogi? Z Polski 2050, jedna z przedstawicielek. Nazwiska pan nie pamięta? Jedna z przedstawicielek Polski 2050. Pan nie pamięta, bo widzi pan, to pokazuje... Pamiętam trochę... najlepszych kandydatów PSL-u. A ja bym powiedział o Ani Ojer, która kandyduje do Rady Miejskiej. Wspaniała dziewczyna, kobieta, społeczniczka, która wspiera Centrum Zdrowia Dziecka od wielu lat. Wam nie zależało na tych wyborach w Warszawie? Bardzo mi zależy na wyborach. Ja jestem samorządowcem w przeciwieństwie do wielu tych, którzy są w polskiej polityce. Ale się okazuje, że nie tylko taką amnezję ma wicepremier Kosiniak-Kamysz, ale nawet kolega. Właśnie tu, nie mogę powiedzieć teraz tego nazwiska, pewnej pani, pan Paweł Ślis też nie wie, kogo wytypowali na wiceprezydenta Warszawy. Ale mamy bardzo dobrego kandydata na wiceprezydenta, który popiera pana Rafała Trzaskowskiego. Jest to osoba o bardzo dużej duszy, takiej chęci pomocy ludziom, która tą pomoc w Warszawie niosła, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kandydat. Natomiast my mamy kandydatów w wielu, wielu innych miastach, którzy walczą o... Ale mam wrażenie, że to nie jest osoba szczególnie aktywna w kampanii. Przynajmniej no, to jest moje wrażenie. Nie wiem, mam też wrażenie, że nawet nie wszyscy w Polsce 2050 pamiętają, kto jest tym kandydatem. Pan pamięta? Tak, ja ją znam. Ona działa w stowarzyszeniu. Jest jedna wada u mnie zawsze. Jest to moja wada do nazwisk, więc... No ale wybaczy pan, no to jest wasz kandydat, kandydatka. Panie redaktorze, to jest moja wada do nazwisk, do imion. Sami państwo widzą, żeby być w polityce w Polsce 2050, wystarczy mieć wadę no, do nazwisk, no i w zasadzie, jak to było, chyba dużą duszę. A my, drodzy państwo, w trakcie kampanii samorządowej oceniamy Rafała Trzaskowskiego i ostatnie jego rządy, a on ani nie dba o sprawy mieszkańców Warszawy, ani specjalnie tej swojej pracy nie lubi, bo woli podróże służbowe, i to te samolotem. No te, które dają największy ślad węglowy. Tymczasem nas, warszawiaków, zmusza się do tego, abyśmy porzucili samochody. Posłuchajmy sądy, co warszawiacy o nim myślą. Będziemy wybierać włodarzy miast. Czy Rafał Trzaskowski powinien dostać kolejną szansę, czy obronić się swoją pracą, jak pan uważa? Nie powinien. Ja ogólnie nie jestem za Koalicją Obywatelską, za Rafałem Trzaskowskim. Wydaje mi się, że tak, że zasłużył. Proszę pana, inwestycji wielkich to chyba nie było. Ale widzimy dużo remontów ulic, no i ostatnio spektakularna ta kładka. Podoba mi się chłopak. Wizualnie? I wizualnie, i mądry jest, także stawiam na Trzaskowskiego. Wie pan co, jeżeli mam być szczera, to nie. To nie, już cichutko, kochanie. Dlatego, że bardzo mało dla Warszawy porobił po prostu. To jest moje osobiste oczywiście zdanie, więc... ja, jeżeli mogę być szczera, to będę głosowała na pana Bocheńskiego. A wybierając nowe władze stolicy, szanowni państwo, musimy pamiętać o aferze korupcyjnej związanej z ustawianiem przetargu na śmieci, o czym przypomina europoseł Patryk Jaki. Bo darowcy z neoprokuratury Tuska właśnie skręcili sprawę immunitetu posła PO. W sprawie chodzi o 5 milionów łapówki za ustawienie przetargu na wywóz śmieci w Warszawie, przez co wszyscy płacimy więcej za wywóz nieczystości. Kilka tygodni wcześniej skręcili sprawę Grodzkiego, gdzie 250 osób zeznało pod odpowiedzialnością karną, że żądał od nich łapówek za przeprowadzenie zabiegu lekarskiego. Od miesiąca nie toczy się nawet postępowanie w sprawie posła Hołowni, który żądał łapówki za miejsca na listach.
Nic nie wiemy o przeszukaniach o prokurator Wrzosek, która wysłała pisma prywatnej firmy jako prokuratura, dzięki czemu ta prywatna firma odniosła korzyść majątkową w postaci kontraktu z TVP. Ale za to wsadzili księdza, któremu nie zarzucają, że cokolwiek kradł, tylko miał nie mieć doświadczenia, żeby wybudować ośrodek pomagający innym, który ostatecznie wybudował. Witajcie w uśmiechniętej Polsce. A wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę. Możemy do urn wyborczych iść aż do 21:00 głosować. I ja gorąco Państwa do tego zachęcam. A moimi Państwa gościem w naszym studiu w telewizji w Polsce jest Barbara Socha, była wiceminister rodziny i polityki społecznej, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Rady Warszawy. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Serdecznie. Jaki program w zasadzie Prawo i Sprawiedliwości przygotował dla Warszawy? Słyszymy i widzimy dużą aktywność kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, ale zdaje się, że i dla pani ewentualnie byłaby tam funkcja przewidziana, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie stolicę. Tak, działamy wspólnie od wielu tygodni. Dzisiaj ostatni dzień kampanii, dzisiaj konferencja podsumowująca, na której przedstawiliśmy program do pobrania już w wersji elektronicznej. Zachęcam Państwa, ten program jest obszerny, on ma liczy ponad 20 stron, prezentowaliśmy go krok po kroku przez te tygodnie. Dzisiaj na wszystkich mediach społecznościowych Tobiasza Bocheńskiego można go pobrać. Są tam najważniejsze rzeczy. Jesteśmy jedyną formacją, jedyną drużyną, która zaproponowała Warszawie kompleksowy program dotyczący w zasadzie wszystkich obszarów życia, wszystkich problemów warszawiaków. Co więcej, mamy również programy dzielnicowe dla każdej z 18 dzielnic. To może przypomnijmy taki skrótowy program, tak żeby nasi widzowie mogli zorientować się klarownie, na co mają głosować. Tak, najważniejsze wyzwania, najważniejsze problemy to jest oczywiście transport i komunikacja w Warszawie. I tutaj proponujemy przede wszystkim uporządkowanie kwestii remontów. Nie może być tak, że kilka ulic w pobliżu siebie jest zamknięta jednocześnie, co powoduje gigantyczne korki. Chcemy w ogóle zwiększyć nakłady inwestycyjne. Nie wiem, czy nasi widzowie zdają sobie sprawę, że Warszawa, która jest największym, najbogatszym miastem w Polsce, ma prawie 28 miliardów budżetu. Ten budżet jest budżetem stagnacji, dlatego że od 2015 roku ten budżet wzrósł ponad dwukrotnie, natomiast poziom inwestycji pozostał ten sam. Nie mamy trzeciej linii metra, nie mamy nawet rozpoczętego projektowania czwartej linii. Dopiero teraz na dni dosłownie przed wyborami Rafał Trzaskowski i radni stolicy wpisują w ogóle budżet na to, żeby rozpocząć dokumentację projektową dla czwartej linii metra. To są wieloletnie zaniedbania po 18 latach rządów Platformy w Warszawie. Ja bym powiedziała więcej. W zasadzie w Warszawie żyje się coraz gorzej, coraz ciężej i Warszawa w rozwoju się cofa. I można powiedzieć, że włodarze rządzący miastem, ratusz, nie robi nic, żeby warszawiakom żyło się lepiej. Mamy ogromne zaniedbania. To jest, wystarczyłoby nawet wymienić tylko same obietnice Rafała Trzaskowskiego, te, które składał 5 lat temu. Tramwaj na Białołękę, schowanie Wisłostrady w tunelu i przywrócenie tutaj lewej części miasta do Wisły. To są tylko bilet bezpłatny na komunikację miejską dla uczniów szkół średnich. To są takie drobiazgi, wydawałoby się, z którymi nic się nie działo. Buduje się w Warszawie dużo mieszkań, budują je deweloperzy, zagęszczana jest zabudowa, nie ma tam infrastruktury. Mamy do czynienia tutaj z patodeweloperką, jeżeli blok na bloku dosłownie powstaje, że będąc w kuchni widać, co sąsiad robi w łazience, no przecież to jest jakiś skandal. Co gorsza, w tych projektowanych, w tych powstających osiedlach nie ma w ramach projektów miejsca na infrastrukturę, na żłobki, na przedszkola, na szkoły, na drogi, których po prostu nie ma i nie ma dojazdu. A gdzie parkingi, a gdzie miejsca do parkowania? To jest ta podstawowa infrastruktura, o którą w zasadzie należy zawalczyć. Oglądają nas pewnie też widzowie spoza Warszawy i szanowni państwo, to może się wydawać niewiarygodne, ale w Warszawie jest mnóstwo miejsc, w których nie ma kanalizacji, nie ma wodociągów. Każdy, kto mieszka na tych terenach, musi mieć swoje szambo, swoją studnię z oczyszczaniem wody. To są rzeczy niewyobrażalne dla Polaków, którzy mieszkają na, wydawałoby się,
prowincji, więc Warszawa ma ogromne lata zaniedbań i nie wystarczy kładka, żeby spowodować, że Warszawie, warszawiakom żyje się lepiej. Możemy powiedzieć, że przez te 5 lat średnio budżet Warszawy, wydatki Warszawy to było prawie 100 miliardów złotych, a kładka za 100 milionów, zresztą ta kwota 150 też jest, ostateczna kwota, tak? Mówię o rządzie wielkości. To jest po prostu, to nie jest coś, co może, z czego myślę Rafał Trzaskowski może być dumny po 5 latach. No widać, że zajmował się czymś innym niż zarządzaniem Warszawą. Miastem ewidentnie się nie zajmował, co oglądaliśmy przez ostatnie 5 lat. Natomiast zaniedbania dotyczą gospodarowania jakby mieniem mieszkań, tak, które zostały przez Platformę Obywatelską wstrzymane, ich wykup. Teraz jest szansa, aby warszawiacy, którzy płacą przez 20 czy 30 lat wysokie czynsze, mieli szansę nabyć to z bonifikatą. Tak, chcemy przewrócić ten program, który działał bardzo dobrze za czasów prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Później w czasach pani Hanny Gronkiewicz-Waltz został zawieszony i do dzisiaj taka sytuacja ma w Warszawie miejsce. Chcemy przywrócić ten program tak, aby wieloletni najemcy mogli z bonifikatą wykupywać mieszkania. To pozwoli również, wpłynie na uporządkowanie sytuacji mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Warszawa dzisiaj, miasto nie wie, ile ma mieszkań komunalnych, nie było inwentaryzacji. A ile mamy pustostanów? Nawet około 200 tysięcy. Mamy mnóstwo pustostanów w samych tych liczbach dotyczących własności miasta. W jednej dzielnicy, na przykład Praga Północ, to jest 1000 pustostanów, a ludzie czekają latami w kolejkach na mieszkania. Wyjaśnijmy to naszym widzom. Jak można zarządzać miastem, żeby nie skierować pieniędzy i nie dać ludziom możliwości zamieszkania? Dlaczego to latami stoi? No bo te pustostany po prostu latami stoją zaniedbane. To są właśnie zaniedbania. Urząd jest urzędem ogromnym. To jest machina, która kosztuje nas, warszawiaków, miliard złotych rocznie. W ramach tej machiny pracują tysiące urzędników. Ogromna z nich część, większość pewnie, to są osoby, które bardzo rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Natomiast struktura tego urzędu, to, że Urząd Miasta składa się z ponad 1500 różnych biur i wydziałów, które wzajemnie dublują swoje kompetencje. To też powoduje chaos i to powoduje, że... Przede wszystkim urząd jest zamkniętym dla warszawiaków urzędem. Tam nic nie można załatwić, tam z nikim nie można się spotkać. Trudno biuro podawcze, maila pani wyśle. Trudno znaleźć osoby odpowiedzialne za dane kwestie, bo tak jak powiedziałam, to jest bardzo skomplikowany urząd, w którym wiele osób ma zdublowane funkcje. Mamy mnóstwo pełnomocników, mamy 70 w sumie burmistrzów i wiceburmistrzów w Warszawie. To jest rzesza, armia urzędników, która no nie jest efektywna. Co więcej, to też może się wydawać niewiarygodne, ale szanowni państwo, Urząd Miasta Warszawy jest urzędem niescyfryzowanym. To znaczy, że dokumenty na wózeczkach jeżdżą od departamentu do departamentu, z dzielnicy do dzielnicy. No coś, co dzisiaj wydaje się absolutnie nie do pomyślenia w żadnym praktycznie urzędzie w Polsce. Za to mamy bardzo dużo patologii w spółkach miejskich. No to jest temat rzeka. Myślę, że ja bym jednak chciała się skupić na tym, co my mamy do zaproponowania, a oprócz to programów... ostatni moment właśnie możemy jeszcze coś naszym widzom przekazać. Program mieszkaniowy, program związany z... Chcemy przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego. O tym nie powiedzieliśmy. Połowa Warszawy, połowa obszaru Warszawy nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. To powoduje, że każda decyzja o inwestycji musi być na zasadzie warunków zabudowy wydawana, podpisywana przez prezydenta miasta. To powoduje, że samo kompletowanie dokumentacji trwa 6, 7, 8 lat. No w takiej sytuacji... No ale tutaj zmiany ustawy warszawskiej są potrzebne. Dbanie o podaż mieszkań, wystarczy przyjąć plany. To już by skróciło znacząco ten okres inwestycji i wprowadziło pewien porządek, a nie decyzyjność, uznaniowość i takie patodeweloperskie bardzo zagęszczanie. Pięknie dziękuję. Moim i państwa gościem była Barbara Socha, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Rady Warszawy. A my jeszcze mamy ostatnie godziny przed wyborami samorządowymi, przed ciszą, która dziś nastąpi o godzinie 12 w nocy. A przypominam, 7 kwietnia w niedzielę głosujemy na nasze małe ojczyzny. Dziękuję pani bardzo serdecznie pięknie. Serdecznie dziękuję. A państwu dziękuję i zapraszam na kolejny temat.